Żyć długo i w dobrym zdrowiu. Czyż nie o tym wszyscy marzymy? Właściciel tego gaju oliwnego skończył 107 lat. Nie ima się go rak ani choroba Alzheimera, których tak bardzo się obawiamy. Od kilkudziesięciu lat badacze starają się rozszyfrować mechanizmy starzenia i pokonać choroby związane z wiekiem. Bywa, że nauka podróżuje krętymi ścieżkami. W Ekwadorze jest dolina poprzecinana drogami, które ledwie zaznaczono na mapie. Niektórzy mieszkańcy odległych wiosek wydają się chronieni przed cukrzycą, rakiem, a może i chorobą Alzheimera. Ci szczęściarze długo czuli się opuszczeni przez Boga. Mają szczególną cechę – bardzo niski wzrost. Do tej pory żyli w izolacji, kryjąc się przed innymi. Nie przypuszczali, że we krwi mają tajemnicę, która mogłaby przynieść korzyści całej ludzkości. Hiszpanie, którzy tu przyjechali, sądzili, że znaleźli krainę złota, El Dorado. Ja znalazłem coś bardziej wartościowego. Odkryłem prawdziwe Eldorado genetyki i endokrynologii. Pacjenci stąd są dla mnie cenniejsi niż najdroższy kruszec. Niski wzrost, wielka tajemnica. Co zabezpiecza przed chorobami? Czy gdy się tego dowiemy, zdołamy pomóc reszcie ludzkości? Każdy chce żyć długo i w dobrym zdrowiu. A ci ludzie nie chorują. Nie do wiary. Żyją długo, nagle umierają. Pokonać starość. Zwykła podziałka na ścianie. Od 25 lat dr Guevara mierzy tu ludzi. To pierwszy etap jego pracy. Dziś przy ścianie stają Edith Rojas i jej siostra. Aleksandra ma 128 cm wzrostu, Edith 109. Wszystko zaczęło się dość przypadkowo w 1988 roku, gdy próg kliniki przekroczyła pierwsza pacjentka. Potem druga, trzecia. Łącznie jest ich siedem. Te niskie kobiety poprowadziły Jaime Guevarę ku przygodzie życia. Pacjentki coś łączy. Pochodzą z jednego regionu, doliny na południu Ekwadoru. Dzień dobry, doktorze. Jedziemy? Dolina stała się drugim domem Guevary. Raz lub dwa razy w roku w towarzystwie nieodzownego przewodnika Lucho doktor odwiedza swoich pacjentów. Od lat niestrudzenie przemierza region, szukając niskorosłych kobiet i mężczyzn. Ile jest tych osób? Z początku nikt nie wiedział. W niektórych rodzinach jest jedno takie dziecko, w innych dwoje. Czasami niskiego wzrostu jest ciotka lub siostrzeniec. Ta cecha wydaje się losowa. Lucho! Lucho! Chodziłem od domu do domu i pytałem, widzieliście niskich ludzi? A mieszkańcy odpowiadali, dowiedz się w tamtym domu lub idź dwie godziny w tę stronę. Zobaczysz dom, tam powiedzą ci, co dalej. Odkrywałem coraz więcej interesujących mnie ludzi. W ciągu paru miesięcy lekarz znalazł ich ponad 50.
W 2 miesiące zebrałem więcej pacjentów, niż widział ktokolwiek na świecie. Rozumiałem, że to odmieni moje życie. Poznawałem coś nowego. Skąd takie skupienie niskich osób na jednym obszarze? Wtedy nikt tego nie wiedział, nawet główni zainteresowani. Dopóki nie zjawił się doktor, nie przyjaźniliśmy się, a nawet nie znaliśmy. Widząc kogoś takiego na ulicy, każdy szedł w swoją stronę, jakbyśmy się wstydzili. Nie utrzymywaliśmy kontaktów. Ale kiedy doktor Guevara zaczął tu robić badania, poznaliśmy się, nawiązaliśmy więzi, chyba nawet powołamy stowarzyszenie. Nikt nie potrafił wyjaśnić, skąd się wziął mój wzrost. Żaden lekarz tego nie wiedział. A ludzie gadali, że to kara boska, że moi rodzice zrobili coś złego i dlatego jestem taki niski. Zastanowiłem się nad tym, pomyślałem. Jeśli Bóg chciał, żeby tak było, to nikt tego nie zmieni. Guevara nie wierzył w klątwę. Dlaczego ci ludzie nie urośli bardziej? Głęboko poruszony dramatem swoich pacjentów, doktor chciał określić chorobę i pokonać ją, aby przyszłe pokolenia mogły osiągać normalny wzrost. Hola. Hola. Kogo ja widzę? Jak się masz? Jaime pobrał krew, żeby w swoim laboratorium w Quito oznaczyć poziom somatotropiny, czyli hormonu wzrostu. W głębi duszy był pewien odpowiedzi. Za niskorosłość musiał odpowiadać deficyt tego właśnie hormonu. Jednak wyniki nie potwierdziły jego hipotezy. Przeciwnie, poziom był podwyższony. That was shocking to me. Przeżyłem szok. Shocking. Because podwyższony poziom somatotropiny plus taki wygląd wyraźnie wskazywały na karłowatość typu Larona. W tamtych czasach znaliśmy tylko garstkę przypadków, które opisał izraelski badacz dr Zvi Laron. Pomyślałem, skąd ta choroba w Ekwadorze? To wydawało się niemożliwe. Wielkie zasługi w tej dziedzinie położył ten człowiek. Chorobie niskich Ekwadorczyków nadano jego nazwisko. Zvi Laron to lekarz i badacz z Izraela. Pomimo 84 lat wciąż pracuje zawodowo. Dużą część życia poświęcił badaniu dzieci z karłowatością, zgłębiając mechanizmy wzrostu. W latach 50. poruszał się po tej dziedzinie po omacku. Wiele jeszcze było znaków zapytania. Przełom przyniosło spotkanie doktora ze szczególnym dzieckiem. Było to w roku 1958. Ricky miała wtedy zaledwie 5 lat. Panie przodem. Rodzice martwili się, że córka nie rośnie. Zvi Laron sądził, że ma rozwiązanie. W swoim laboratorium wytwarzał syntetyczny hormon wzrostu. Poznaliśmy ją, gdy była bardzo młoda i bardzo niska. Przez kilka miesięcy podawaliśmy jej somatotropinę. Nie zaobserwowaliśmy jednak żadnej reakcji. Zagadka, co się działo z tą dziewczynką? Dlaczego mimo podawania hormonów wzrostu Ricky nie rosła? Należałoby zmierzyć poziom somatotropiny w jej organizmie, a wtedy nie było to jeszcze możliwe. Dopiero w 1963 roku nowoczesna technika pozwoliła zbliżyć się do rozwiązania zagadki.
Byliśmy zdumieni. Zamiast wykryć niedobór somatotropiny, stwierdziliśmy, że jej poziom we krwi jest bardzo wysoki, nawet bez stymulacji. To was zdziwiło? A nie? Karły z nadmiarem hormonów wzrostu? Wyniki badań kazały zrewidować wszystko, co do tamtej pory sądzono na temat mechanizmów wzrostu. Somatotropina jest wydzielana w przysadce mózgowej znajdującej się w dolnej części mózgu. Hormony krążą po całym organizmie. Wiele z nich, dzięki specjalnym receptorom, łączy się z komórkami wątroby. Komórki te zaczynają wytwarzać tak zwane insulinopodobne czynniki wzrostu, IGF-1. Czynniki te, przemieszczając się w krwiobiegu, pobudzają rozwój organizmu, przyrost kości i mięśni oraz redukcję tkanki tłuszczowej. Większość problemów ze wzrostem wynika z deficytu somatotropiny, ale nie ten. Jaka więc była przyczyna? Przez lata Zwilleron opisał około 30 przypadków. Dla każdego badanego zebrał obszerną dokumentację kliniczną. Większość pacjentów była spokrewniona, więc lekarz podejrzewał problem natury genetycznej. Ale jak tego dowieść? Znów trzeba było zaczekać, aż postęp techniczny pozwoli poskładać elementy układanki. To zaburzenie wykryliśmy już w 1958 roku. Ale biopsję przeprowadziliśmy dopiero w 1983. Minęło 20 lat, aż odkryliśmy, na czym polega choroba. Odpowiedź znaleziono dzięki temu chłopcu. Rodzice wyrazili zgodę na biopsję wątroby. Dorosły Eliaf Mermer do dziś ma bliznę po operacji, która pozwoliła zrozumieć jego przypadłość. Zwilleron słusznie przeczuwał, że chodzi o zaburzenie genetyczne. Źródłem problemu są receptory somatotropiny. Mają wadę, której przyczyną jest mutacja genetyczna. Hormony wzrostu nie mogą się z nimi połączyć. Komórki wątroby nie dostają rozkazu wytwarzania czynnika IGF-1, więc organizm nie rośnie. Ale jakim cudem choroba genetyczna, którą odkryto nad Morzem Śródziemnym u 50 pacjentów, dotarła do Ekwadoru? Guevara przypuszcza, że w tej dolinie mogli osiedlić się hiszpańscy Żydzi, których presja inkwizycji zmusiła do przejścia na chrześcijaństwo. Przybyli tu w XVI wieku. Wystarczyłby jeden nosiciel mutacji, by wskutek małżeństw między krewnymi dolegliwość się rozprzestrzeniała. Spośród 300, może 350 przypadków opisanych na świecie, jakieś 100 Guevara wykrył w swoim kraju. To 1/3 światowej populacji osób z zespołem Larona. Skupienie chorych na jednym obszarze zapewnia idealne warunki do badań. Parka. Guevara był ciekaw, jak przy bardzo niskim poziomie somatotropiny przebiega metabolizm. 26 kg. Badał więc rozkład tkanki tłuszczowej. Zauważył, że pacjenci mają skłonność do nadwagi, a nawet otyłości. Teraz na równi z centymetrami zaczęły go interesować kilogramy. Przytyłaś 63 kg. Zobaczmy. 62 kilogramy mycia. Lucho, zanotuj. 62. Sporo. Dokonał niesłychanego odkrycia. Powiedziałbym, że w medycynie obowiązuje dogmat. Otyłość prowadzi do cukrzycy. U tych pacjentów wcale nie. Bardzo dobre ciśnienie. Od dawna obserwuję. Sprawdzam, czy któryś z nich dostanie cukrzycy. Wielu z nich ma dużą nadwagę. Powtarzam im, nie jedzcie tyle, bo zachorujecie na cukrzycę. Przejdźcie na dietę.
Więcej się ruszajcie. Nie słuchają. I nie mają cukrzycy? Nie. Dlaczego? Nie wiem. Żaden z Ekwadorczyków z karłowatością typu Larona nie choruje na cukrzycę. A przecież ta choroba na świecie co 8 sekund zabija jedną osobę. Doktor odkrył coś jeszcze. Widząc otyłego człowieka, od razu myślisz, że zagraża mu cukrzyca, ale też nadciśnienie i inne choroby. Otyłość jest też kojarzona ze zwiększonym ryzykiem raka. Zacząłem więc prowadzić badania w tym kierunku. Z zaskoczeniem odnotowałem, że oni nie chorują na nowotwory. Ani jednego przypadku. Czy to możliwe, że cała populacja jest chroniona przed rakiem? Ta rewolucyjna hipoteza budzi wiele kontrowersji. Guevara często słyszy zarzut, że formułuje wnioski na podstawie badań zbyt małej grupy. Proszę wszystkich, przestańcie patrzeć z takim niedowierzaniem. Mówią na odczepnego, tak, możesz mieć rację. Lekceważą tę sprawę, sądząc, że nie zdołam udowodnić zależności. Guevara nie ma wsparcia wielkich ośrodków uniwersyteckich, a nauka to w dzisiejszych czasach wielki biznes. Wyleczyć raka i choroby wieku starczego. Takie cele stawia sobie całe pokolenie badaczy. Walter Longo wykłada gerontobiologię na Uniwersytecie Los Angeles. Od dawna jest przekonany, że proces starzenia można spowolnić. Wie, gdzie szukać rozwiązania. W genach. Z pozoru nic nie łączyło go z ekwadorskim lekarzem, a jednak ich drogi musiały się przeciąć. Naukowcy od prawie 100 lat starają się poznać procesy starzenia, lecz jeszcze na początku lat 90. nie wiedzieliśmy prawie nic. Większość badaczy zwracała się ku metodom biologii komparatywnej. Porównywaliśmy stare myszy z młodymi, szukając różnic. Staraliśmy się ustalić, na czym tak naprawdę polega starzenie się i które geny nim zawiadują. Badacze szukali tych genów, stosując dwie główne strategie. Objaśnię jedną z nich. Przypuśćmy, że organizm, ten skomplikowany system, jest samochodem. Wyjmujemy jedną małą część. Gen z organizmu i zadajemy sobie pytanie, czy bez tego elementu układ będzie trwalszy i sprawniejszy? Jakbyśmy wymontowali część i zastanawiali się, czy samochód będzie jeździł dłużej i funkcjonował prawidłowo. Auto, które działa, choć wyjęto element? Organizm, który żyje dłużej bez kilku genów? Pomysł z pozoru szalony, a jednak... Zostaliśmy zaprogramowani po to, by, kiedy się już rozmnożymy, zejść z tego świata. Nie po to, by żyć jak najdłużej. Dlatego są geny przyspieszające nasz koniec. Czy dezaktywując niektóre z nich, moglibyśmy okiełznać proces starzenia? Część badaczy stawiała taką tezę. Longo prowadził badania na maleńkich drożdżach. Mam nadzieję, że proste organizmy pomogą ustalić, jak starzeją się ssaki. Ja badałem drożdże, a inni bezkręgowce. Zastanawialiśmy się, co każe im się starzeć. Czy zmieniając jeden gen sprawimy, że organizm będzie żył 2, 3, 4, 5 razy dłużej? Wydłużyć życie, manipulując przy genach. Ale których? Walter Longo jest też specjalistą w dziedzinie żywienia. Wie, jak ważną rolę w procesie starzenia odgrywa dieta.
postanowił dezaktywować u drożdży dwa geny uczestniczące w metabolizmie. RAS2 i SCH9. Uzyskał, niespodzianka, karłowate drożdże żyjące 10 tygodni zamiast zwykłych 6 dni. W skali ludzkiej dawałoby to 800 lat życia. Niezwykłą długowieczność uzyskano też w innym laboratorium podczas badań bezkręgowców. Zachęciło to profesora Longo do wysunięcia jeszcze śmielszej hipotezy. Bezkręgowce i drożdże bardzo się różnią. Ewolucyjnie dzieli je setki milionów lat. Jeśli oba te organizmy da się genetycznie obdarzyć zdrowiem i długowiecznością, to może zdołalibyśmy osiągnąć ten sam efekt u innych organizmów. Czy te same geny zawiadują starzeniem się wszystkich istot żywych? Także ssaków, znacznie bardziej złożonych niż drożdże czy bezkręgowce? Poszukiwania prowadzone są w licznych laboratoriach. Pasje Johna Kopczyka to akordeon, golf i wzrost ssaków, z pozoru wcale niezwiązany z procesami starzenia się. Ale przecież w nauce, podobnie jak w golfie, ważną rolę odgrywa przypadek. I właśnie przypadkiem John Kopczyk znalazł odpowiedź na pytanie dotyczące starzenia się ssaków postawione przez Waltera Longo. Kopczyk starał się opracować syntetyczny hormon wzrostu dla dzieci z niskorosłością. Zmodyfikował więc DNA myszy, by zwierzęta były większe i potężniej zbudowane. Aż pojawiła się mysz karłowata. Nie spodziewałem się tego. Ale czy to był przypadek? Nie. Sprawdzaliśmy, jak syntetyczna somatotropina wpłynie na myszy. Czy będą rosły bardziej? Modyfikowaliśmy ten sztuczny hormon wzrostu i uzyskiwaliśmy duże osobniki. I nagle zamiast dużej myszy pojawiła się mała. Z początku nie wierzyłem w tę zależność, przecież nikt nie uzyskał takiego wyniku. Jednak mój student Wen Chen uzyskiwał kolejne małe myszy. Musiałem więc uznać tę prawidłowość. Zagadka szybko się rozwiązała. Manipulacje genetyczne zablokowały u myszy receptory somatotropiny. A to właśnie zespół Larona. Mało czynnika wzrostu, więc małe osobniki. Paradoksalnie John Kopczyk chciał stworzyć superhormon wzrostu, a zaczął hamować jego działanie. Myszy z zespołem Larona wydzielają dużo somatotropiny, której jednak nie wykrywają komórki. Jakby nie słyszały mojej gry. Są głuche na ten hormon, bo brak im odpowiedniego receptora. Dezaktywując gen receptora somatotropiny, John Kopczyk wyhodował pierwszą na świecie mysz z karłowatością typu Larona. Na tym nie skończyły się niespodzianki. Badacz, którego interesowała cukrzyca, postanowił zbadać swoje myszy także pod tym kątem. Badania się przeciągały. Aż pewnego dnia zadzwonił technik. John, co z tymi starymi myszami, które mieliśmy wysłać do innego laboratorium? Odparłem, zapomniałem o nich. On na to, niektóre są bardzo stare, mają już 3-3,5 roku. Aż krzyknąłem, wielki nieba, zwykła mysz osiąga 2 lata, góra 2,5 roku, a te nasze dożyły 3,5. Technik pokazał mi dane, które zebrał bardzo skrupulatnie. Zarówno samce, jak i samice myszy z zespołem Larona żyły nawet o połowę dłużej niż te zdrowe. Nie oczekiwaliśmy tego.
Duża niespodzianka? Wielka. W dodatku te myszy były otyłe. Zwykle otyłość źle się kojarzy z cukrzycą i przedwczesną śmiercią. Nasze myszy otyłe nie chorowały na cukrzycę i żyły dłużej. Szok. Myszy te żyją dłużej, bo są odporne na liczne choroby, zwłaszcza raka. Jedna pobiła rekord długowieczności. W laboratorium Andrew Bartkego mysz z karłowatością typu Larona przeżyła 1819 dni, czyli aż 5 lat. Drożdże, bezkręgowce, gryzonie. U wszystkich długością życia zdaje się zawiadywać ta sama grupa genów. Jakby istniał program starzenia się wspólny dla wszystkich gatunków. Musieliśmy sobie zadać pytanie, a co z ludźmi? Tak, polecimy tam. Longo usłyszał od kolegi, specjalisty od procesów starzenia, o badaniach na niskorosłych w Ekwadorze. Zdumiony poprosił o szczegóły, intuicyjnie rozumiejąc, jak ważna jest ta populacja. Umiał zorganizować badania, zdobył finanse i niezwłocznie nawiązał współpracę z Jaime Guevarą. Tutejsi ludzie mają tę samą mutację genów, która pozwala myszom żyć o 40% dłużej. Pierwsze dane wskazywały, że nie chorują oni na raka. Ucieszyło nas to. Wiedzieliśmy, że aby potwierdzić tę hipotezę, będziemy musieli prowadzić długotrwałe badania. Odwiedzimy Judith Ramirez. To najniższa w Ekwadorze pacjentka z zespołem Larona. Prawdopodobnie najniższa na świecie. Badacze szukają odpowiedzi na trzy główne pytania. Czy osoby z zespołem Larona naprawdę nie chorują na raka ani na cukrzycę? A jeśli tak, to dlaczego? I czy żyją dłużej? Pierwsze odwiedziny u Judith Ramirez. 76-latka jest wesoła i młoda duchem. Co słychać? Co powiesz? Jak tam? Jaime zna Judith przeszło 20 lat. Była jedną z pierwszych jego pacjentek. Nie pamiętasz mnie? Już sobie przypominam. Dopiero po chwili? Już mnie nie lubisz? Lubię, tylko trochę. Jak? Odrobinę. Sądzisz, że zgodzą się na biopsję? Tak, i krewni też. To wiele nam da. Cieszę się, że towarzyszy mi Walter Longo. Niech dzięki niemu amerykańscy naukowcy zrozumieją, że w probówkach w laboratoriach badają krew żywych ludzi. Osób mających rodziców, dzieci. Te badania mogą przynieść wiele korzyści. Nie tylko nauce, ale też poszczególnym pacjentom. Judith mieszka z krewnymi. Jak wiele osób z niskorosłością, nie wstąpiła w związek małżeński ani nie pracuje. Stań prosto. Wyprostuj się. Tak? Nie przewrócisz się. Trzymam. Spójrzmy. Kitalman. 92,9 cm. 76-letnia Judith jest jedną z najstarszych pacjentek doktora. Walter Longo się dziwi.
Ekwadorczycy z zespołem Larona nie żyją znacznie dłużej niż ogół populacji. Bo przecież świat to nie laboratorium, a geny nie decydują o wszystkim. W Ekwadorze panują trudne warunki. Niedożywienie i wypadki mogą wyjaśniać, dlaczego pacjenci żyją krócej niż moglibyśmy oczekiwać. Spróbujcie się wczuć w naszą sytuację. Choćby na 10 minut. Pomyślcie, jak ze swoim wzrostem borykam się z codziennymi problemami. Jak walczę z trudnościami, które niesie życie. Być niskim to nie koniec świata, jednak stale musisz się domagać, by traktowali cię jak normalnego człowieka. Pozostaje sprawa nowotworów. Badacze rozpoczynają zbieranie danych, tym razem od rodzin pacjentów. Santiago querido, Santiago adorado, yo soñado, a mí me estaba. Na które choroby zapadali? Z jakich umierali przyczyn? Porównywaliśmy badanych z krewnymi. Nie interesował nas efekt diety ani środowiska życia. Porównywaliśmy te osoby z krewnymi i sprawdzaliśmy, czy rzadziej zapadają na choroby. To była ciężka, ale niezmiernie ciekawa praca. Przyniosła niesłychane efekty. Brat Guevary podjął się żmudnego zadania. Sporządza drzewa genealogiczne. Od pokolenia do pokolenia posuwa się tropem mutacji, obserwując, jak przemieszcza się ona w obrębie jednej rodziny, albo przenosi się z jednej grupy krewnych na drugą, czy też z wioski na wioskę. Jeszcze przed wysłaniem kwestionariuszy do Los Angeles do analizy, badacze dostrzegli wyraźne prawidłowości. Jest znaczna różnica między stanem zdrowia osób z zespołem Larona, a stanem zdrowia ich krewnych. Statystyki potwierdzają pierwsze spostrzeżenia Guevary. U rodzin pacjentów zapadalność na cukrzycę i raka nie odbiega od częstości obserwowanej w całej populacji. Jednak u osób z karłowatością typu Larona nie odnotowano ani jednego przypadku nowotworu. Nad Morzem Śródziemnym izraelski lekarz z Villaron także nie zaobserwował raka u swoich pacjentów. Ale co można wnioskować z obserwacji tak nielicznych grup? Przecież badania epidemiologiczne prowadzi się na tysiącach osób. Żeby zamknąć usta krytykom, Longo musi wykryć mechanizmy chroniące osoby z zespołem Larona. Takie znalezisko przyniosłoby korzyści całemu społeczeństwu. Musieliśmy wyjaśnić tę różnicę. Krewni chorują na raka. Jest on przyczyną od 22 do 25% zgonów. A nasi badania wcale. Dlaczego? Co we krwi chroni je przed rakiem? Czy tajemnica naprawdę kryje się we krwi? W braku czynników wzrostu? Zespół Longo przeprowadza pierwsze doświadczenie z surowicą, krwią oczyszczoną z białek odpowiadających za chrzepnięcie. W probówkach jest surowica osób z zespołem Larona oraz członków ich rodzin. Do próbek dodawane są ludzkie komórki macierzyste, a potem woda utleniona. Ponieważ zmienia DNA, jest potencjalnie rakotwórcza. Jak zareagują komórki? Czy wystąpi różnica między próbkami od osób z zespołem Larona a pozostałymi? Efekty są imponujące. Krew osób z karłowatością chroni je na dwa sposoby. Po pierwsze, zabezpiecza DNA komórek przed stresem oksydacyjnym. Zaatakowane komórki stawiają opór.
Czasami jednak stres jest zbyt silny i komórki zostają uszkodzone. Wtedy popełniają samobójstwo, co pozwala uniknąć rozwoju nowotworu. Badanie wykazało dwa silne mechanizmy. Pierwszy to ochrona, drugi – zabijanie uszkodzonych komórek. Longo i Guevara opublikowali wyniki w piśmie branżowym. Minęło 15 lat, odkąd Jaime Guevara pierwszy raz spróbował zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej. Wreszcie potwierdził swoje znaleziska. Świat dowiaduje się, jak wielki potencjał kryje się w niskich pacjentach. Ucieszył mnie ten artykuł. To, co my dostrzegliśmy u myszy z zespołem Larona, inni odkryli u ludzi. Ekscytujące. Dlaczego? Nareszcie można odnieść wyniki do ludzkiego zdrowia. Moglibyśmy całe życie badać myszy, uzyskiwać osobniki długowieczne, ale co z ludźmi? Ktoś musiał wykazać, że tak samo jest u człowieka. I oni to zrobili. Świetna wiadomość, wspaniała. Te osoby nie chorują na raka. A jakie żniwo zbierają na świecie nowotwory? Zyskaliśmy trop. Może winę ponosi czynnik wzrostu? Doskonale, że coś wykryli. Badania nad pacjentami z karłowatością typu Larona wskazują, że osoby z niskim poziomem czynnika wzrostu IGF-1 nie chorują na raka ani na cukrzycę. Naukowcy uważniej przyglądają się czynnikom wzrostu. IGF-1 może zwiększać ryzyko występowania nowotworów. Czy już to potwierdzono? Nie. Czy jestem pewien, że wykryjemy związek? Tak. Teraz wszystko wydaje się możliwe. Na przykład lepsza ochrona populacji przed rakiem, plagą, która w krajach Zachodu nęka co drugiego mężczyznę i dwie kobiety na pięć. Badania wykazały korelację między wysokim poziomem czynnika wzrostu i podwyższonym ryzykiem raka, zwłaszcza piersi i prostaty. A stąd już tylko krok do stwierdzenia, że w pewnych przypadkach trzeba obniżać poziom czynnika wzrostu. Wielu chciałoby to zrobić, ale jak? Pierwsze obiecujące efekty odnotowało laboratorium Kopczyka. Badacz szybko zrozumiał, jakie możliwości terapeutyczne niosłoby hamowanie wytwarzania czynników wzrostu. Lek jest wybawieniem dla osób, które wytwarzają tych czynników za dużo. Chodzi głównie o chorych na akromegalię dotykającą 40 tysięcy osób na świecie. Osiągają one bardzo wysoki wzrost. Chorzy na akromegalię mają za dużo somatotropiny. Hormon stale reaguje z receptorami i następuje wzrost. Wymyślony przez nas antagonista wiąże się z receptorem, nie dopuszczając somatotropiny. Blokuje ją. Odkrycie Kopczyka pozwoliło opracować lek. Dzięki codziennym zastrzykom receptor hormonu wzrostu zostaje zahamowany, a pacjenci z akromegalią przestają rosnąć. Kosztowna substancja jest na razie używana do leczenia tylko tej choroby. Powstaje pytanie, czy kiedyś podamy ten lek innym osobom z łagodniejszymi zaburzeniami? Odpowiedź brzmi tak, zwłaszcza gdy zostanie opracowany lek do podawania doustnego. Będą otrzymywać go osoby z wysokim poziomem czynnika wzrostu, ale też z wysokim ryzykiem raka w rodzinie. Z łatwością można sobie wyobrazić, że ten lek będzie używany w profilaktyce nowotworów. Zapobiegać rakowi farmakologicznie, tak jak już teraz zapobiega się chorobom naczyniowym? Marzenie naukowca? Szalony pomysł? Trzeba by przeprowadzić próby terapeutyczne z osobami najwyższego ryzyka. Zwrócono się do laboratoriów. Na razie rozmowy są objęte tajemnicą.
Czekając na rozwój sytuacji, Longo i Guevara wspólnie podjęli badania w nowym kierunku. Cuando la tarde languidece, renace la sombra. En la quietud de los cafetales vuelven a sentir la canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece decir una pena de amor, una tristeza. Lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Trzeba zweryfikować kolejną hipotezę opartą na obserwacji zwierząt. Myszy z karłowatością zachowują prawidłowe funkcje kognitywne do późnego wieku, znacznie dłużej niż myszy normalnej wielkości. Czy tak samo może być u ludzi? Pamiętajmy, że co druga osoba w wieku 95 lat ma chorobę Alzheimera. To nowa zmora społeczeństw zachodnich. Czy pacjenci z zespołem Larona są chronieni także przed nią? Jak starzeje się ich mózg? Starzenie się dotyczy wszystkich układów w organizmie. Stawiamy tezę, że mutacja genu chroni mózg przed starzeniem się. Pacjenci z zespołem Larona powinni więc prawidłowo rozwiązywać testy. Testy te, pozwalające ocenić pamięć i zdolność do logicznego myślenia, opracowali psychologowie amerykańscy. Cel badania? Porównać zdolności poznawcze u sędziwych osób z zespołem Larona i u grupy kontrolnej. Przeciwieństwo życia? Śmierć. Proszę zapamiętać kształty. Który to? Piąty. Czy seniorzy z zespołem Larona w testach poradzą sobie lepiej niż ich krewni? Wyniki badań z Quito zostaną przeanalizowane w Los Angeles na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Rezultatów można się spodziewać za kilka miesięcy. Byłoby wspaniale, gdybyśmy odkryli, że redukcja hormonu wzrostu pomoże utrzymać zdolności poznawcze. Wtedy moglibyśmy po prostu obniżać poziom somatotropiny u osób z zaburzeniami kognitywnymi. Cukrzyca, rak, Alzheimer. Od zwykłej podziałki na ścianie zaczęły się badania o imponującym zakresie. Ale ta podziałka jest też symbolem dramatu Ekwadorczyków z zespołem Larona. Opracowano już lek dla dzieci z tą chorobą. Środek produkowany przez francuską firmę farmaceutyczną jest dostępny wszędzie poza krajem, który najbardziej go potrzebuje – Ekwadorem. Poświęciłem nauce 22 lata swojego życia. Dawałem próbki krwi, skóry, kości. Co dostałem w zamian? Nic. Nauka powinna się nam odwdzięczyć lekiem dla dzieci. 14-letni Janik ma 87 cm wzrostu. Czeka na kurację, którą koniecznie musi rozpocząć przed osiągnięciem dojrzałości. Janik zdaje sobie sprawę, że nigdy nie zostanie zawodowym piłkarzem, ale chciałby zyskać parę centymetrów, które ułatwią mu znalezienie pracy. Jemu, najlepszemu uczniowi w klasie. Niech producenci leku, który hamuje czynnik wzrostu, pomyślą, jak bardzo potrzebują tej substancji nasze dzieci. Jeśli naukowcy chcą nas badać, żeby kiedyś opracować leki na raka i cukrzycę, niech w zamian zapewnią tutejszym dzieciom 2-3-letnią kurację. Tylko niech się pospieszą, bo nie ma czasu. Ja to robię, bo czas dla dzieci się skończył.
Na leczenie czeka 33 ekwadorskich dzieci. Jestem wściekły. Osoby z zespołem Larona przyczyniły się do ważnych odkryć, korzystnych dla wszystkich. Pomagają zrozumieć choroby siejące spustoszenie na świecie. Co dostają w zamian? Ekwadorski rząd nie wydał zgody na wprowadzenie leku do sprzedaży. Za wysoki koszt? Za mało pacjentów? Nie wiadomo. Rodzice zwrócili się do sądu. Mimo to rząd pozostaje głuchy na kolejne prośby. Jak regulować poziom czynników wzrostu? Odpowiedź na to pytanie pomoże odkryć receptę na młodość. Walter Longo odwiedza południowe Włochy, rodzinne strony swoich rodziców. Wujek zawiadomił go, że w miasteczku jest coraz więcej 100-latków i 90-latków, którzy imponują stanem zdrowia. Walter przeprowadzi badanie dotyczące diety. Odżywianie ma bardzo silny związek z procesem wzrostu. Tutaj potwierdzają się przypuszczenia, które wysnuliśmy na podstawie analiz w Ekwadorze oraz w laboratorium. Uważam, że to idealne miejsce do dalszych poszukiwań. Badając stulatków, ustalimy, czy dieta naprawdę jest podstawą długowieczności. Dziewięćdziesięciolatkowie. Wszyscy mieszkają w Molokio? Tak. Badania zaplanowane na rok są prowadzone przy udziale Uniwersytetu w Palermo i dotyczą całej Kalabrii. Walter chce się przekonać, czy słuszne jest to, co podpowiada mu intuicja. Niedawno wykazano, że dieta uboga w białka zwierzęce sprzyja obniżeniu poziomu czynnika wzrostu. Co jem? Czy wszyscy seniorzy z Molokio odżywiają się podobnie? Kurczak? Od czasu do czasu. Rzadko? Większość tej populacji stosuje dietę niskobiałkową, zawierającą niewiele produktów zwierzęcych. Osoby, które tak jedzą, upodobniają się do pacjentów z zespołem Larona. Poziom czynnika wzrostu spada do wartości bezpiecznej. Spożywanie mięsa już skojarzono z rozmaitymi chorobami. Powinniśmy wrócić do prostszej, zdrowej diety. 107-letni Salvatore Caruso mieszka w Molokio. Trochę doskwiera mu kolano, ale z głową wszystko w porządku. Co za żywotność i pamięć. Salvatore deklamuje fragmenty Boskiej Komedii Dantego, których nauczył się w dzieciństwie, prawie 100 lat temu. Dante, pierwsze słowa. W życia wędrówce. Boska Komedia. W życia wędrówce, na połowie czasu, straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi, w głębi ciemnego znalazłem się lasu. To z pierwszej pieśni piekła. Części są trzy. Teraz czyściec. Ku łagodniejszej fali wzdyma płótno. Łódź mego ducha. Możemy osiągać podeszły wiek, nie łykając szalonych ilości tabletek. Tylko niech lekarze zaczną zwracać uwagę na badania, także takie. Mieszkańcy tego miasteczka są żywym dowodem na to, że można przekroczyć setkę, jedząc pyszne potrawy. Szczęśliwy, kto jak Ulises odbył piękną podróż, pisał poeta.
Walter Longo opuścił Włochy w wieku 16 lat. Teraz właśnie tu, w towarzystwie ludzi starszych od swoich rodziców, marzy o dopisaniu kolejnych rozdziałów do tej historii. Jeśli uda się ustalić związek między czynnikami wzrostu, dietą, a długowiecznością, będzie to pierwsza, piękna, bo uniwersalna lekcja, której udzielą nam wszystkim niscy ludzie z końca świata. Ha, 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 ha.